Powstało już wiele teorii na temat Belli Ćwir. Sama w liceum zaczytywałam się w Simspedii i udzielałam na różnych forach, oglądałam jakieś dziwne filmy na YouTubie, nie szalonej szynszyli jeszcze na pewno, bo wtedy to Magda była w gimnazjum. Ale były jakieś machinimy z wyobraźnią, a ja naprawdę przez chwilę wierzyłam, że kiedy Kassandra zostanie porwana przez kosmitów, to zwrócą Bellę. To właśnie 16-letnia ja. No różne takie ogólnie głupoty były na YouTubie, tak w latach 2008-2009. Tego konkretnego filmu już niestety nie ma, albo nie mogę do niego po prostu dotrzeć, bo teraz jak się wpisze Bella Goth na YouTubie, to wyskoczy milion tych rzeczy. Więc wam tego nie podlinkuję, ale może znajdzie się jakaś osoba, która bardziej kojarzy, jak znaleźć ten film i jakimś cudem go znajdzie. Byłoby super. Była tam jakaś taka dziwna scena, że Bella wraca z lalką w nosie, jakieś takie dziwne rzeczy. A ostatnio powstała nowa teoria na jakimś blogu, która wywróciła świat Simsów do góry nogami. Tak, wiem, że Kosmo już o tym nagrywał, wiem, że Szalona Szynszyla już o tym też nagrywała i w ogóle... Ale szczerze mówiąc, ja tej teorii nawet do końca nie przeczytałam, bo uznałam, że jest bardzo na siłę, a kilka rzeczy w ogóle się tam nie trzyma kupy. Pewnie nie podekscytowałam się tą teorią, dlatego że ogólnie obecnie jestem takim bellowym sceptykiem. Nie widzę za bardzo sensu w doszukiwaniu się jednej właściwej prawdy, bo wiem, że wiele rzeczy związanych z tą historią to niedopatrzenia twórców gry, a potem dopowiadanie pewnych rzeczy po czasie. Mam propozycję, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na Bellę tak bardziej od technicznej strony, czy trochę też z perspektywy twórców. Oczywiście bardziej domniemanej przeze mnie niż faktycznej. W zasadzie ten film to też będzie teoria, tylko taka innego typu. W The Sims 2 Bella została porwana przez kosmitów i nigdy jej nie zwrócili. To jest ogólny pomysł. Okej, w samej rozgrywce coś takiego nie ma prawa bytu. Zawsze Sim wraca po kilku godzinach, ale nie to jest tutaj istotne. W Sims 1 też byli kosmici, ale nic bardziej inwazyjnego się w związku z nimi nie działo. To był taki bardziej smaczek. W Sims 2 w porównaniu do jedynki zdecydowanie uwydatniono temat kosmitów do wręcz jednej z najważniejszych rzeczy w grze podstawowej. W kolejnych częściach dodawali kosmitów dopiero w którymś dodatku, więc można uznać, że w tej dwójce jednak ci kosmici byli bardzo istotni dla jakby samej domyślnej gry. W Dziwnowie nie ma żadnego tabu. Wchodzimy do rodziny Dziwak i natychmiast mamy faceta w kosmicznej ciąży, a jeśli każemy jego bratu patrzeć przez teleskop, to on też od razu zaciąży. Myślę, że historią Belli twórcy chcieli m.in. podkreślić, że coś takiego dodali do gry. No ale wiadomo też, że miłowo bez zaginionej Belli to nie byłoby to samo. Ja nie jestem nawet fanką przywracania jej, według mnie powinno jej tam nie być, bo na tym polega cała historia. Trzeba było wprowadzić trochę dramaturgii w ikonicznej rodzinie, znanej od początku istnienia Simsów, no nie? No i z jakiegoś powodu trzeba było wykreować siostry Caliente na takie trochę złowieszcze, żeby gracz czasem nie pomyślał, że to jakieś miłe koleżanki. Dlatego zasugerowano, że to one mogą być związane z tą całą aferą, szczególnie, że Dina leci na kasę Mortimera i mają kosmicznego przodka. Wiecie, kuzyn ksenomorf i takie tam... Najpierw może rozłóżmy na czynniki pierwsze samą oryginalną Bellę z Miłowa. Ludzie dziwią się, dlaczego po przywróceniu nie ma żadnej relacji z Mortimerem i dlaczego nie są małżeństwem. A w jaki inny sposób Mortimer miałby ohajtać się z Diną, jeśli nadal byłby mężem Belli? Bella niby nigdy oficjalnie nie umarła, ale ma przypięty oznacznik bycia martwą. Właśnie po to, żeby zostało tak jakby uznane, że zaginęła na dobre i żeby Mortimer był znowu wolny. Nie jest szara w drzewie genealogicznym, bo z perspektywy historii jej śmierci nigdy nie udowodniono, a w samej grze nigdy nie miała animacji umieranka, nie stała się duchem i tak dalej. Ale jakoś trzeba było tego Mortimera od niej odpiąć, żeby można było zrobić całą historię z Diną. Ogólnie w grze to działa tak, że nawet jeśli wskrzesimy Sima, który wcześniej był w małżeństwie, to nadal te oznaczniki małżeństwa nie wracają. Bo to by nie działało dobrze, jeśli wdowiec, powiedzmy, ożeniłby się po raz drugi i później wskrzesiłoby się tę jego żonę, no to no nie jest możliwe, żeby mieć dwie żony w tej grze. I dlatego, jeśli przywrócimy Bellę, to ona nadal nie jest małżeństwem z tym Mortimerem, no o to chodzi. To po prostu tak nie działa. Bella w pliku otoczenia jest przypisana do tej samej kategorii co Martwi Simowie, Mroczny Kosiarz, Nowy Rok, Terapeuta, Hula Zombie i tak dalej, czyli wśród postaci, których nie da się edytować. Tak ta kategoria została nazwana, mimo że ją akurat możemy edytować, bo oznacznik śmierci bez problemu możemy jej usunąć. No chyba, że z tym oznaczeniem chodzi o trochę coś innego. Dokładnie nie wiem, bo na Simpe się aż tak dobrze nie znam. Nie ma żadnych wspomnień i jest na samym początku swojej grupy wiekowej, bo jest zwyczajnie wyresetowanym, ukrytym NPC-em. Nie ma też żadnych punktów osobowości, mimo że niektóre jej zachowania wskazują na konkretne cechy, co akurat jest dość dziwne i tutaj twórcy musieli po prostu coś zepsuć.
Jeśli chodzi o brak chemii między nią i Mortimerem, to chemia nie istniała w grze podstawowej, a aspiracje romansowania i zdobywania wiedzy kolidują ze sobą i odejmują punkty atrakcyjności. Twórcy wtedy jeszcze pewnie nie wiedzieli, że coś takiego jak chemia w ogóle zostanie dodane do gry, a co dopiero jak to dokładnie będzie działać. A trudno, żeby dostosowywali cały system atrakcyjności do pary simów, którzy w sumie nawet nie są parą, bo jednego z nich właściwie nie ma w grze, no halo. Też uznawane za wskazówkę jest to, że Mortimer ma pozytywne wspomnienie o tym, że Bella została porwana przez kosmitów. To wspomnienie jest pozytywne dlatego, że Mortimer ma aspiracje zdobywania wiedzy i to po prostu zawsze tak jest, a twórcom pewnie nie chciało się tego po prostu zmieniać na negatywne wspomnienie. W Kwitnących Wzgórzach na przykład nawet to, że Simowi umarła mama jest pozytywnym wspomnieniem, także te wspomnienia to często są jakieś takie pochrzanione w tych maxisowych otoczeniach. No to teraz przejdźmy do Dziwnowa i Belli, która tam gdzieś łazi. Spotkać ją jest bardzo łatwo, bo jest to po prostu zupełnie najzwyczajniejsza miastowa, tak jak każdy inny miastowy, więc wystarczy pojechać na dowolną parcelę publiczną i jest duża szansa, że po prostu się tam pojawi. Ale gołym okiem widać, że wyraźnie różni się z twarzy od tej oryginalnej Belli. Od strony samej gry nie jest możliwe, żeby jeden sim istniał w dwóch otoczeniach jednocześnie. Musiałyby istnieć dwie niezależne od siebie kopie tego jednego sima. Śmieszne jest to, że teoretycznie można sobie przywrócić Bellę z Miłowa, spakować z domem i przenieść do Dziwnowa i mieć w Dziwnowie dwie różne Belle. Ale nie róbcie tego, bo to może przyczynić się do zepsucia obu tych otoczeń. Tak tylko mówię, że teoretycznie gra na to pozwala, ale ogólnie Sims 2 pozwala na wiele rzeczy, których totalnie nie powinno się robić. Sama tak zrobiłam i parcela z Bellą w ogóle nie chciała mi się wczytać, więc musiałam ją przywoływać w innych rodzinach, żeby w ogóle cokolwiek nagrać z tymi dwiema Bellami, także... To może być przestrogą, żeby tego rzeczywiście nie robić. Są opinie, że kosmici sklonowali Bellę i wysłali do Dziwnowa. Albo coś tam, że ona się ukrywa przed tymi kosmitami w tym Dziwnowie. W pierwszym odcinku Tajemnic Simów u Szalonej Szynszyli możecie posłuchać tłumaczenia wywiadu z Bellą z 2006 roku, ponoć opublikowanego przez pracowników EA. Dowiemy się tam m.in., że Bella przebywa w Dziwnowie, co potwierdza, że Bella z Miłowa i Dziwnowa to ma być jedna osoba. Mnie to potwierdzenie denerwuje, no bo kurde, to nie jest ta sama simka. One mają nawet inne głosy. Ale chyba wychodzi na to, że według twórców jednak tak. Tylko niedopatrzeń jest bardzo dużo i różny wygląd dwóch wersji Belli to pewnie jedno z nich. Według danych w Simpe, Bella z Miłowa była stworzona jako druga wśród wszystkich Simów, zaraz przed nią był Mortimer. Bella w Dziwnowie ma numerek 18, co oznacza, że została stworzona jako 19, bo numery zaczynają się od zera. Te numerki wskazywałyby na to, że miłowską Bellę stworzono najpierw, bo kolejność miast w plikach też wskazuje na to, że Miłowo było pierwsze. Niby nie możemy być tego tak na 100% pewni, bo tworzenie gry rządzi się jakimiś swoimi prawami, ale można tak założyć. Może kiedy tworzono Dziwnowską Bellę, to twórcy już zapomnieli, jak wyglądała ta oryginalna, więc zrobili sobie jakoś tam inaczej, po swojemu. Albo w ogóle te dwie simki robiły dwie różne osoby. Trudno powiedzieć. W każdym razie to miała być ta sama simka, ale coś nie pykło. Kiedy powstawał ten scenariusz, podzieliłam się moimi rozkminami z Kecprem, z moim chłopakiem, gdyby ktoś nie wiedział. A on stwierdził, że startowi simowie prawdopodobnie nie byli nawet stworzeni w klasycznym stwórz sima, tylko programowani tak jak wszystko inne, szczególnie simowie z otoczeń w podstawowej grze. Bo pewnie tak było łatwiej. Oczywiście nie jest jakimś specem informatycznym, ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. To mogłoby wyjaśniać nie tylko tę znaczącą różnicę między Bellami, ale też to, dlaczego simowie, którzy są faktycznie w grze, wyglądają trochę inaczej niż ci, których widzimy na zdjęciach w albumach rodzinnych. A przypominam, że tacy simowie jak Sławomir Biedak czy Nervus jakiś występują w grze tak jakby podwójnie, nie tylko Bella, więc wielu simów musiało być wiele razy edytowanych podczas powstawania gry. We wspomnianym przed chwilą wywiadzie jest wzmianka o ewentualnym manipulowaniu wiekiem Belli przez kosmitów, co ma niby wyjaśniać, dlaczego ma wyresetowany licznik. To mogłoby też wskazywać na taki pomysł, żeby Bella z Dziwnowa wyglądała młodziej, dlatego zrobili jej trochę bardziej dziecięcą buzię. I taką trochę bardziej zadziorną, taka młoda, gniewna. Ale według mnie zarówno to, jak i dementowanie w tym wywiadzie plotek o istnieniu klona, to tylko łatanie dziur. Po prostu twórcy chcieli dopisać historię do tego, że zwyczajnie skopali Bellę i tyle. Jasne, że w Sims 3 są różne rzeczy związane z Bellą, jak książki napisane przez Aleksandra Ćwira, ale to są tylko smaczki, które mają sprawić, że nie zapomnimy o tej przedziwnej historii z dwójeczki. Jedyne, co do mnie naprawdę przemawia z takich rzeczy, to Bella w Księżycowych Jeziorach.
To otoczenie jest kreowane na odległą planetę, a właściwie księżyc, w innej linii czasowej, a Bella leży tam na cmentarzu. Z twarzy wygląda na bardzo smutną i strudzoną życiem. Simguru Sara napisała kiedyś na Twitterze, że właśnie tam ostatecznie wylądowała Bella. Odpowiada mi taki bieg historii, że została przeniesiona gdzieś w kosmos, gdzie albo się nad nią pastwiono, albo była jakąś cesarzową kosmitów, ale z oczywistych powodów nigdy nie chciała takiego życia, więc odeszła bardzo nieszczęśliwa. Sama zainspirowałam się tą Bellą w Księżycowych Jeziorach i zrobiłam podobną historię w Nowym Miłowie, gdzie Bella była na innej planecie, urodziła kosmiczne bliźniaki, a potem wykończyła ją tajemnicza choroba spowodowana niedostosowaniem organizmu do życia w tej atmosferze. Tego typu zakończenia tej historii są według mnie najbardziej logiczne, jak absurdalnie to nie brzmi. Być może siostry Caliente miały z tym coś wspólnego, ale jakoś w sumie mało mnie to interesuje, szczerze mówiąc. Ja ogólnie mam dość silne podejrzenie, że wymyślając tę historię, twórcy sami nie wiedzieli, jak ona naprawdę się odbyła. Co jest według mnie dużym błędem, bo fajnie by było dostać tyle wskazówek, żeby faktycznie dotrzeć do sedna sprawy. No tylko, że wtedy byłoby podobnie jak ze Strangerville. Ludzie rozwiązaliby zagadkę w ciągu kilku godzin i zaraz o niej zapomnieli. A tutaj mamy intrygującą fabułę bez rozwiązania, do której po 16 latach nadal powstają teorie. Myślę, że to przerosło wszelkie oczekiwania twórców. Do czego sami lubią nawiązywać, bo w dodatku 4,5 roku do The Sims 2 na 10 poziomie kariery gracza możemy dostać okazję w pracy na temat tworzenia jakiejś gry. Widnieje tam, że jedna para musi się rozstać, ale trzeba podjąć decyzję, czy oprzeć tę historię na kosmitach, czy zrobić coś innego. Jeśli wybierzemy kosmitów, to częściej odniesiemy sukces. A jeśli przy tej drugiej opcji się uda, to i tak dostaniemy powiadomienie, że postanowiono stworzyć historię, do której gracze będą musieli sami dopowiedzieć sobie zakończenie, co prowadzi do wybuchu tego tematu na forach, dzięki czemu gra sprzedaje się świetnie. Czy to nie brzmi znajomo? Czyżby Bella Ćwir to był tylko chwyt marketingowy? Bardzo możliwe. Nawet bym powiedziała, że prawie pewne. Nie jedna osoba, która nie grała nigdy w Simsy, albo naprawdę bardzo mało, słyszała o tej historii i mam wrażenie, że taki chyba był cel. Po dwójce Simsy wyrobiły sobie już taką rangę, że w dalszych częściach nie trzeba było już wymyślać nie wiadomo czego. Podsumowując, uważam, że sprawa Belli nie jest aż tak tajemnicza, jak myślimy. Moja teoria jest taka, że twórcy chcieli koniecznie rozłączyć kultową simową parę, żeby stworzyć historię o gorącej latynosce podrywającej starego dziada dla pieniędzy. I akurat tak sobie wymyślili, że tym dziadem będzie Mortimer, bo czemu nie wzbudzić kontrowersji? Przy okazji już w Miłowie wyraźnie zaznaczyli obecność kosmitów i dla jaj połączyli tę historię z drugim dostępnym w grze otoczeniem. Jakieś tam nieścisłości w danych dwójkowej Belli istnieją, bo twórcy pewnie nie przypuszczali, że gracze będą w stanie wejść aż tak głęboko w dane gry, tworząc chociażby program Simpe. Cała afera nie ma w zasadzie żadnego rozwiązania i zakończenia, jednoznacznej odpowiedzi się nie doszukamy, choćbyśmy nie wiem jak grzebali, dlatego od tylu lat jest to tak nośny temat. Później do tego paleniska dorzucano tylko co jakiś czas jakąś kłodę w postaci małego smaczka, żeby ludzie znowu się zastanawiali i mieli chęć grać w nową odsłonę Simsów. A teraz w czasach Sims 4 gra jest już tak sławna na cały świat, że nie trzeba się przemęczać i zajmować takimi pierdołami. Tak wygląda moje spojrzenie na sprawę Belli Ćwir. Myślę, że jest to jedna z tych rzeczy, która totalnie wymknęła się spod kontroli i nikt się nie spodziewał, że to aż tak się rozwinie. Wiem, że trochę tak bez wyobraźni, ale nic na to nie poradzę. Bez wyobraźni to moje drugie imię. Ja po prostu lubię, kiedy rzeczy mają sens. Dziękujemy bardzo za oglądanie, dziękuję, że się zmuszałam i widzimy się w następnym. Pa!